Śląsk to jest dobre miejsce dla himalaisty? Ja specjalnie go nie wybierałem. Urodziłem się w Siemianowicach Śląskich, studiowałem wprawdzie w Krakowie, ale tutaj wróciłem i ten klub wysokogórski to było właściwie moje życie świadome i nie zamieniłbym tego z niczym innym. Polski alpinista, himalaista i podróżnik, który od 1976 roku stale wspina się w górach za granicą, m.in. w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum. Tworzył też w ogóle całą historię polskiego alpinizmu. W wieku 17 lat ukończył kurs skałkowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i rozpoczął wspinanie w Tatrach. W 1971 ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym krakowskiej AGH. Prócz wspinania zajmuje się organizowaniem i logistyką wypraw. Podrzucał cele, co jest do zrobienia, prawda? A to też wymagało dużej wiedzy, bo no trzeba było znać światowy poziom alpinizmu, co się dzieje, kto co robi, gdzie się kto wspina. I potrafił wyszukiwać cele, na przykład dziewiczych szczytów. Organizował i kierował wyprawami w góry wysokie, m.in. Broad Peak w 1984, K2 na drodze Magic Line w 1986, była też Annapurna Wschodnia w 1988. Nie było widać tego rządzenia, a jednak coś tam się działo, prawda, pod jego dyktando, ale nie robił tego po wojskowemu, prawda, nie wyznaczał, nie był tak, tak, nie tak, tylko tak robił, żeby to było tak, jak on chce, ale bez takiego bardzo wyraźnego, prawda, podejmowania decyzji. Poza ogromną empatią i talentem przywództwa na szlakach, świetnie odnajduje się w zarządzaniu projektami. W latach 1980-92 był prezesem klubu wysokogórskiego w Katowicach, który wówczas skupiał wybitnych alpinistów i himalaistów, takich jak Jerzy Kukuczka, Krzysztof Wielicki, Ryszard Pawłowski i Artur Heiser. O Januszu można by długo mówić, bo jest jednak częścią historii klubu wysokogórskiego w Katowicach. Objął także funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Alpinizmu w latach 1987-1993, będąc również przewodniczącym Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej. No, był też na wszystkich konferencjach, spotkaniach, różnych tam naszych festiwalach i innych, to Janusza nigdy nie brakowało. On był wszędzie, prawda? Natomiast w latach 2013-2018 szefował programowi Polskie Himalaje, którego częścią został program Polski Himalaizm Zimowy imienia Artura Heisera. Z taką duszą towarzystwa potrafi być. To nie wszyscy tak mają. Nie? Jemu nic nie przeszkadza, nikt mu nie przeszkadza. Z każdym się dogada, on nie ma właściwie wrogów. Wielokrotnie organizował Festiwal Filmów Górskich w Katowicach. Jest też członkiem jury rozmaitych górskich festiwali filmowych w Europie. Jakby tak mu określić, jest taki dobry człowiek. Nie, tak w cudzysłowie, dobry człowiek. Na nikogo się nie złościł, potrafił wybaczać tam, jak się komuś coś nie udało, czy coś zrobił źle. No, taki Janusz jest. Zbyt blisko jestem ludzi gór, by zadać pytanie, po co się w niej idzie. Nie chcę ryzykować odpowiedzi, bo są. Ale to, że one są, to było wystarczającym powodem, by się pan w nich zakochał? Góry zawsze dla człowieka były czymś specyficznym, niesamowitym. No, w każdej religii właściwie są te święte góry, czy no, nawet u nas w chrześcijaństwie, czy powiedzmy w judaizmie, no, Jahwe, czy Bóg Ojciec przekazał tablicę Mojżeszowi na górze Synaj. Jeżeli pójdziemy dalej tam w Azję, no to tam tych świętych gór jest pełno i są te słynne kory, czyli ta droga wokół świętej góry, którą buddyści czasami przemierzają długością swojego ciała. Coś w tych górach jest, a wracając jak gdyby do naszego polskiego
polskiego. Rzeczywiście my tych gór mamy mało, to nie są tak jak w krajach alpejskich, gdzie ta kultura górska jest bardzo rozwinięta, ale te Tatry zawsze też były inspiracją dla wielu artystów, wielu pisarzy, poetów. Mnie zawsze ciągnęło do mojego odkrywania świata i te góry pozwoliły mi na to, że mogłem wyjeżdżać, że mogłem poznawać nowe kultury, nowe miejsca. I to te wyprawy dla mnie były nie tylko jakimś ten sportowy cel nie zasklepiał mojego jakby spojrzenia na te góry. Dla mnie wyprawa było to o wiele coś więcej. To znaczy głównie chodziło mi o poznanie ludzi. Jeździłem z przyjaciółmi, których można było lepiej poznać w takich różnych ekstremalnych sytuacjach i mogłem obserwować, jak oni reagują na różne sytuacje, czasami w odmienny sposób niż ja, i to wyrabiało pewnego rodzaju tolerancję, która później pomagała też w życiu. Lata 80. to złota era polskiego himalaizmu. Jaka była tajemnica tamtego sukcesu, tak szerokiej kadry znakomitych wspinaczy? W klubie wysokogórskim w Katowicach, którego byłem przez 12 lat prezesem, akurat w tych najlepszych latach, zebrało się masę ludzi takich, którzy dokonali wielkich rzeczy w Himalajach w tamtym okresie, więc przypomnijmy, że to był i Jurek Kukuczka, i Krzysiu Wielicki, i Artur Heiser, i Rysiek Pawłowski. Ja się wspinałem w tych Himalajach, Rysiek Warecki. No, a oprócz tego w klubie wysokogórskim było masę ludzi, no nie jakichś pospolitych, to wszystko byli ludzie z niezwykłą czasami charyzmą, z niezwykłym spojrzeniem na świat. I była masa dobrych, świetnych wspinaczy alpejskich, Zbyszek Wach, czy Wojtek Dzik, czy Falko Donsal. Tak się złożyło, że tutaj zgromadzili się ci ludzie. A druga rzecz, to w tamtych latach myśmy zarabiali na te wyprawy poprzez roboty wysokościowe. Byliśmy właściwie niezależni od jakichś państwowych dotacji i sami mogliśmy, malując te kominy czy wysokie konstrukcje, zarobić dobre pieniądze, z tym, że tych pieniędzy nie można było wziąć do kieszeni, ale mogliśmy za nie zorganizować wyprawy. No i tak się złożyło. No to byli ludzie, którzy mieli pokończone studia, a później porzucili te prace. Wszyscy się spotykaliśmy w klubie, pracowaliśmy na tych kominach i właściwie żyliśmy jako jedna wielka rodzina. Tamte czasy to czasy ogromnego boomu ruchu wyprawowego. To nie tylko sukcesy sportowe, ale także eksploracyjne. Ja sądzę, że to właśnie te roboty wysokościowe to umożliwiły, bo nie tylko ten nasz klub tu w Katowicach, ale w wszystkich właściwie dużych miastach te ośrodki czy te kluby wysokogórskie także jeździły. No, na przykład myśmy jeździli w Hindukusz. Hindukusz był wtedy dostępny, dosyć tani. Można było przez tą Związek Radziecki przejechać tam koleją i dostać się do tego w miarę tanio, do tego Hindukuszu. I jak tam gdzieś w którymś roku po 200 osób z Polski było nagle w górach Hindukuszu. I to nie tylko sportowe drogi, ale masę trekkersów, turystów. To był wielki boom. Ale dlaczego się tak stało? Ja sądzę, że były to czasy takie, że młody człowiek wtedy nie mógł realizować się w normalnym jakimś życiu, biznesie, w czymś. No była ta urawniłowka. No po studiach dostawało się 1200 zł i tyle. No za 2 lata może 200 czy 300 zł więcej. I co? I myśmy nagle w Polsce,
nizinnym kraju nagle tyle alpinistów się znalazło, albo tylu żeglarzy. No po prostu to była jakaś furtka, ucieczka w świat, możliwość realizowania własnych celów. W tamtych czasach bardzo różniliście się od swoich zachodnich kolegów. Nie robiliście tego dla pieniędzy, byliście prawdziwymi ambasadorami Polski. Czuliście to wtedy? Ja i moi koledzy chyba tutaj z klubu, myśmy nigdy nie mieli tego kompleksu takiego typowego, tak jak się mówiło, typowego kompleksu Polaka. Myśmy właściwie wtedy przodowali też w tych górach. Ja pamiętam moje wyjazdy do Anglii czy do Szkocji i spotkania tam, gdzie miałem też swoje prelekcje czy coś i to ludzie wtedy świetni, wielcy wspinacze mówili, no teraz wszyscy powinni się uczyć polskiego. Wy jesteście tą szpicą, która robi niesamowite rzeczy w Górach Wysokich. Dla pana wspinanie to coś więcej niż sport? Co znajduje pan w górach? Dla mnie jeszcze góry to jest też eksploracja. Już teraz w tym okresie późniejszym, jak już nie jeździłem sportowo w góry, zająłem się taką eksploracją. Myśmy w tam 2011-2012 z Krzysiem Wielickim zorganizowaliśmy takie dwie wyprawy eksploracyjne w północne Karakorum, gdzie byliśmy w dolinach, jako pierwsi turyści ludzie mieli i wtedy można się było poczuć jak jakiś XIX-wieczny odkrywca. Tam w północnym Karakorum jest masę szczytów 6000 jeszcze niezdobytych i do tego namawiam też ludzi z tego młodszego pokolenia. I ja razem z Jerzym Walą, jest taki wielki znawca, kartograf, mieszka w Krakowie, ma już teraz 90 lat, ale ciągle jeszcze rysuje swoje orograficzne mapy. Ja mu tam dostarczam zdjęć czy z tych naszych wyjazdów, czy prowadzę korespondencję z ludźmi, którzy właśnie w te rejony dzięki naszej inspiracji pojechali. No i opracowujemy takie specjalne zeszyty, opracowania takie naukowe tamtych rejonów. Ja mu trochę w tym pomagam. On rysuje te mapy i zbiera też informacje. Pewno jest tak, że każdy znajduje coś innego na szczycie. Dla pana to jest widok z góry, to jest pokonanie siebie. Jakie to są uczucia? Zawsze jest jednak, przynajmniej u mnie tak było, z tyłu głowy to, że trzeba jednak wrócić. I no, nigdy za dużo na tym szczycie się czy tam na tym przejściowy. No, że to też część dopiero całość przedsięwzięcia kończy się, jak się wróci do bazy. Która wyprawa dla pana była szczególna, która góra najważniejsza? W 1986 roku kierowałem wyprawą na Magic Line, najładniejszą właściwie drogę, na najtrudniejszą drogę na K2. Wyprawa zdobyła szczyt. Ja byłem z wysoko 8200, dwa biwaki powyżej 8000 bez tlenu. Wtedy wspinałem się razem z dziewczynami, z Anką Czerwińską i Krystyną Parmowską. No niestety myśmy nie weszli na szczyt, wróciliśmy, ale to dzięki temu, żeśmy ocaleli, bo następnego dnia przyszła taka burza śnieżna trwająca kilka dni, która uwięziła tam wysoko część alpinistów i 5 osób tam wtedy zginęło. No ta wyprawa K2 jest szczególną górą i to mam jakiś taki wielki sentyment właśnie po tej wyprawie. Czy dzisiaj góry są prawdziwym wyzwaniem tylko zimą? Ta zima to była polska specjalność i właściwie jest dalej polską specjalnością. No to dzięki Andrzejowi Zawadzie, który wymyślił ten trzeci sezon w górach, bo pamiętajmy, że w Nepalu była zawsze ta wiosna i była jesień. Polaków ominęła ta era tych wczesnych wejść na ośmiotysięczniki. No i wtedy, żeby pokazać, żeby zrobić coś nowego,
Zawada zorganizował te zimowe wyprawy i pierwszą wyprawą była wyprawa na Everest w 80 roku i wyprawa, która zakończyła się sukcesem. I Arthur Heiser postanowił to odbudować, założył ten program Polski Himalaj Zimowy i zaczął do tego programu przyciągać młodych ludzi. No, on odkrył Adama Bieleckiego między innymi na tych pierwszych wyprawach, on odkrył Andrzeja Bargiela, także zaczęły się kolejne te wyprawy zimowe, a jednocześnie ten zimowy Himalaj zaczął być popularny w innych krajach i zaczęła się już jak gdyby rywalizacja. Ona jest potrzebna w górach? Ja zawsze sądziłem, że to nie jest jak gdyby główny cel rywalizować z kimś. Porównywało się te rzeczy, co ktoś zrobił, co inni zrobili, w jakim stylu i tak dalej. No, mieliśmy tą rywalizację Kukuczka. Tak, ale ta rywalizacja była, ja myślę, że głównie wymuszona też przez media. I to była wtedy wielka medialna... Wielki medialny wyścig był tak, w zasadzie. Tak. Messner, Kukuczka. No ale sam Messner się do tego tak specjalnie nie przyznaje, ale to chyba też jest jakaś pewnego rodzaju poza, bo zależało mu na tym, żeby być pierwszym, bo później te ostatnie ośmiotysięczniki robił już normalnymi drogami i bez jakiegoś tam specjalnego wyczynu. Natomiast Jurek te wszystkie swoje drogi robił albo nowymi drogami, albo wejścia zimowe, z wyjątkiem tego jego pierwszego wejścia na lotce. Ile zostało jeszcze takich miejsc na ziemi, które mogą być wyzwaniem, mogą być ciekawe dla himalaistów? Tych miejsc jest masę, bo oprócz tego zimowego jak gdyby wspinania i tego K2, które zostało jedynie niezdobyte zimą, to jest masę szczytów niższych, 7-tysięcznych, 6-tysięcznych, na których ludzie wytyczają świetne, techniczne, trudne drogi w stylu alpejskim, to się nazywa i to jest doceniane poprzez przyznawanie takich nagród za najlepsze przejścia sezonu, to się nazywa Złoty Czekan. I jak pan uważa, w którą stronę pójdzie obecność ludzi w górach wysokich? Tu są jak gdyby dwa kierunki. Jest jeden, taka turystyka wysokogórska, czyli te komercyjne wyprawy, gdzie... Coraz to bardziej popularne. Gdzie ludzie płacą za to, żeby wejść na kolejny ośmiotysięcznik i to... I tu jest straszny tłok pod tymi ośmiotysięcznikami. Wyprawy są organizowane przez agencje, czy teraz są bardzo aktywni. Szerpowie nawet jeżdżą do Pakistanu. I praktycznie góra jest zaporęczowana od bazy po wierzchołek i ludzie wchodzą na tlenie. I to jest jak gdyby jeden kierunek. Natomiast ja mam takie tam swoje prelekcje, gdzie pokazuję ludziom takie miejsca, gdzie nie ma nikogo, gdzie nie ma tego tłumu. Są góry wprawdzie niższe, ale można się poczuć jak XIX-wieczny odkrywca, gdzie można być pierwszym człowiekiem, który dotarł w jakąś dolinę, czy wszedł na ten wierzchołek 6-tysięczny. Pan taką górę, której pan nie zdobył, która jest cały czas pana marzeniem? Tych gór jest wiele, bo ja za dużo tych gór nie zdobyłem, ale dla mnie są te góry
Już nie mówię o jakimś jednym wierzchołku, ale o rejonach, w które chciałbym pojechać i które chciałbym zobaczyć. Nie? I tego jest masę zarówno w tym Karakorum, jak w Tybecie, jak w, na wschód od Tybetu, w tych chińskich górach, które czasami teraz ze względów politycznych są niedostępne, ale które może będą dostępne w najbliższych latach. Ja mam takie góry sześciotysięczne niezdobyte w zakolu Tsangpo. Jest taka rzeka Tsangpo, główna rzeka Tybetu, która równoleżnikowo płynie, potem robi takie wielkie koło i spada i płynie na południe. Tam już jest znane jako Brahmaputra w Indiach czy w Bangladeszu. I w tym zakolu Tsangpo są dwa wysokie szczyty, jest Namche Barwa, kraniec Himalajów, a po drugiej stronie jest Gulaperi. I przy tym Gulaperi są dwa sześciotysięczne szczyty wysokie i tam nikt nie był.